Bonjour, ça va, moi drodzy, na początek wyniki, potem informacje, bo było dużo ciekawych rzeczy. Pierwsze co, Anna Rosolska, bo o tym zapomniałem wczoraj, awansowała do ćwierćfinału w Brisbane Debla, pokonała ze swoją partnerką Darią Jurek parę numer 4. Idziemy dalej, Paweł Ciaś pokonuje czwartego rozstawionego na hiszpańskim futuresie na 15 Wrybeńskiego w dwóch setach i awansował do drugiej rundy. Karol Drzewiecki niestety po przejściu eliminacji odpadł w pierwszej rundzie w Stanach, w Los Angeles. No i z wyników seniorów to tyle. Mistrzostwa Polski do lat 16 w Pszczynie, jak już wiem, dzięki bardzo za podpowiedzi. Hard, bardzo ładna hala z siłownią, więc super. Niech takich więcej jak najbardziej powstaje. I tak, mamy półfinały, ale nie obyło się bez sensacji. W półfinałach u pani Orlińska, Koralnik z Bozowa i Świerczyńska. Sensacyjnie odpada numer 1 i 2 turnieju. Pani Durska i pani Górska. Durska, Górska, kurde, podobnie. No ale niestety razem odpadły i są to sensacje, bo były faworytkami. U panów z kolei półfinały raczej tak jak powinno być według rozstawienia praktycznie, że Kos Dzieło i Pawelski Matuszewski. Z kolei do lat 12, czyli w sobocie Mistrzostwa Polski w półfinałach znowu Pawelska, znaczy podobne nazwisko. Pawelski przed chwilą był, ale teraz Pawelska Matusik w półfinale i Kuszel Skorupska. U panów z kolei Plenkiewicz Stańczyk i Włóź Litwic. Tak, Litwic. Teraz czas na informacje. Małe sprostowanie też odnośnie wczorajszych informacji. Kadencja prezesa Skrzypczyńskiego 20 maja w tym roku będą to dopiero 3 lata, a nie 4, jak powiedziałem w poprzednich informacjach. I również dostałem wiadomość, że zmiana kapitana nie miała i nie ma wpływu na nadchodzące wybory, ale też bardzo mi miło, że prezes informacje ogląda. Wczoraj Alek Harpantidis opublikował post na Facebooku odnośnie Kacpra Żuka i można powiedzieć, ostudził wszystkie nasze bardzo pozytywne emocje. Ja powiem krótko zwięźlej na temat. Kilka lat temu Grzesiek Panfil na Pucharze Hopmana ograł Milosza Raonicza, wtedy bodajże top 20 lub top 10, już nie pamiętam nawet dokładnie jaki miał ranking, ale jak dobrze wiemy, za tym nie poszła kariera Grześka tak, jakby on tego przede wszystkim chciał, ale także my. Więc no jest to tak trochę analogiczna sytuacja, bo podobny okres i też no, wynik w Australii bardzo dobry, ale patrząc na fakty, Kacper zdobywa 15 punktów i sporo kasy, jakby nie było, bo 45 tysięcy dolarów, ale wiele go to nie przesunie w rankingu, a no, po prostu musi dalej ciężko pracować, a nasza rola jest się z tego moim zdaniem cieszyć, bo dlaczego, że nie, bo mam dosyć oglądania wiadomości narciarskich i tego. Oczywiście Kupacki wygrał, więc super, ale no mimo wszystko no, tych informacji ja widzę tylko narciarstwo i tylko skoczków. I, no, trochę mnie to denerwuje, nie ukrywam, ale cóż, no, mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, że będziemy tylko o tenisie. Dlatego też robię te informacje. A Kacper jest w swoim zespole, zespół wie co ma robić, bardzo mi się podoba też to w jaki sposób do tego podchodzą, też się z tym zgadzam. Więc nic, tylko trzymać kciuki dalej za tą ekipę. Łukasz Kubot i Iga Świątek wystąpią razem w grze mixtowej podczas Australian Open 2020. Czy pójdzie im dobrze? To się okaże, ale potencjał jest. Pęk.